Jesteśmy dzisiaj na poletkach kolekcji odmian upraw ozimych w lokalizacji PKS Roguźno. Skupię Państwa uwagę dzisiaj na kolekcji odmian rzepaku ozimego, pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego. Jesteśmy na odmianie Aganos, która w kolekcji odmian Syngenta jest rzeczywiście odmianą bardzo ciekawą. Ma gen odporności na suchą zgniznę kapustnych, a także na żółtaczkę rzepy. Odporność na żółtaczkę rzepy jest bardzo cenną cechą, szczególnie gdy jesienią atakują nasze plantacje mszyce. Odmiana również wyróżnia się bardzo szybkim tempem jesiennego wzrostu. Wysoka zimotrwałość niewątpliwie jest kolejną cechą, szczególnie w klimacie Polski północno-wschodniej, gdzie zimy mamy bardzo groźne. Bardzo ważną cechą odmiany Aganos jest również bardzo szybka regeneracja wiosenna. Proszę zauważyć, wszystkie rośliny wysiane w siebie pasowym z obsadą planowaną 45 roślin na metrze. Bardzo ważną cechą po zimie jest właśnie ich pokrój. Każde rośliny wyglądają podobnie. Nie mamy strat w obsadzie roślin. I tutaj dla przykładu pokażę Państwu ciekawą rzecz. Rozeta liści, która pierwsza część, raz, dwa, trzy, cztery, pięć liści wytworzonych bardzo z długimi ogonkami. W warunkach bardzo ciepłego wzrostu w okresie sierpnia do połowy września. Następnie druga część rozety z liśćmi już skróconymi na ogonkach liściowych. I 5-6 liści wytworzonych w drugiej części okresu wegetacji jesiennego. Zapewne jest to efekt też regulacji wzrostu substancją paklobutrazol oraz bifenokonazol, który był zastosowany jesienią, jeśli chodzi o zwalczanie najgroźniejszych chorób suchej zgnizny i szarej pleśni. Przemrożenia pozimowe są niewielkie, widzimy tylko ślady na obrzeżach szarej pleśni, a tak trzeba powiedzieć, że rośliny są wyjątkowo zdrowe. Brak objawów suchej zgnizny kapustnych, rośliny wyrównane we wzroście, piękna, zdrowa rozeta bez strat zimowych. Kolejną odmianą, którą chciałbym zaprezentować, to jest odmiana Glorietta. Glorietta jest nowością firmy Syngenta. Również na tle znanych Państwu i cenionych odmian jest to odmiana, która również ma bardzo wyróżniającą cechę zimotrwałości. Ta wysoka zimotrwałość, odporność na trudne warunki zimowania. Również ta odmiana ma odporność na gen żółtaczki rzepy. Ważną cechą tej odmiany jest przede wszystkim wysokie i stabilne plonowanie. Jest odmianą nieco krótszą, a zatem mniej skłonną do wylegania. Patrząc z kolei na wzrost i rozwój jesienny, a też efekt, prawda, szybkiej regeneracji wiosną, widzimy, że każda roślina już ma odbudowane po 5-6 liści w rozecie. Wykopiemy może jedną z tych roślin, zobaczymy, jak rzeczywiście następuje regeneracja wiosenna. O, właśnie jeszcze z żdżownicą, ale naszą przyjaciółką. Widzimy bardzo już drobne rozgałęzienia korzeni, zbielałe, zatem ten przyrost wiosenny już obserwujemy. Z kolei jak popatrzymy na całość rozety, widzimy w kątach tych liści już pięknie ukształtowane rozgałęzienia pierwszego rzędu, które będą tworzyły nam zręby plonu. Przetniemy pąk wierzchołkowy, zobaczymy, jak wygląda jego zdrowotność. Mamy pięknie ukształtowany pąk wierzchołkowy, nieco wyniesiony, bo po wykonanej orce gleba opadła, ale widzimy górna część szyjki korzeniowej bez objawów braku boru. Z boku mamy, powiedzmy, brązowe plamy, która wynika z uszkodzenia mechanicznego systemu korzeniowego i infekcji alternarii, ale ogólnie system korzeniowy widać, korzeń palowy bardzo silnie wytworzony, silnie zbielały, również pąk wierzchołkowy silnie zbielały. Świadczy o tym, że rośliny nagromadziły dużo suchej masy
i bezpiecznie przezimowały ten okres trudnej zimowania. Patrząc na obrzeża Pąka, widzimy, że jeszcze enzymy amolityczne nie rozpuszczają skrobia, zatem jest moment lekkiego nacieku w górnej części Pąka, ale myślę, że to są początkowe pierwsze dni wzrostu Pąka wierzchołkowego. Najogólniej trzeba powiedzieć, że cała kolekcja odmian wygląda imponująco i zapowiada się doskonały plon. Z kolekcji odmian pszenicy ozimej wybrałem dwie nowości. Niewątpliwie jedną z nich jest odmiana Dubaj. Jest to odmiana z grupy pszenic A. Odmiana wysoka, czyli wymagająca intensywnej regulacji, ale niewątpliwie jest to odmiana, która jest kombinacją wielu cech zdrowotności. Wyższa zdrowotność odmiany jest połączona z ważnymi cechami wypiekowymi, jeśli chodzi o jakość mąki. To jest rzeczywiście wyróżnik istotny. Jak popatrzymy na całe poletko tej odmiany, widzimy, że po zimie wygląda imponująco. Plantacja była jesienią otwarzczona w fazie pierwszego liścia herbicydem Boxer w dawce 2 litry z Kajmanem w dawce 1,43 litra na hektar. W fazie pełnej szpilki widzimy doskonałą skuteczność, jeśli chodzi o zwalczanie chwastów zarówno jedno, jak i dwuliściennych. Przypomnę tylko, że zasialiśmy pszenicę w terminie optymalnym. Proszę zauważyć, rzeczywiście wykształciła raz, dwa, trzy, cztery, pięć rozkrzewień. Jedna roślina, kolejna roślina, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli faza 26. Roślina, jak widzimy, jest wyjątkowo zdrowa, z pięknie rozkrzewionym, powiedzmy, pokrojem. Podstawy plonowania są tutaj optymalne. Wysieliśmy 360 roślin na metrze kwadratowym, a zatem w tej chwili liczba wykształconych rozgałęzień pierwszego rzędu jest absolutnie wystarczająca. Zatem w momencie, kiedy skończy się okres krzewienia, początek ścierania źdźbło, przejdziemy do zabiegów podstawowej regulacji. Kolejną rewelacją wśród odmian Syngenta jest odmiana Landrich. Jest to odmiana, która doskonale zimuje. W skali coborowskiej zimotrwałość 5. Odmiana Landrich cechuje bardzo wysoka zdrowotność, też szczególnie w tych takich trudnych uprawach jak mączniak prawdziwy, jak powiedzmy rdze. To zarówno odmiana Dubaj, jak i odmiana Landrich jest odmianą o wyjątkowej małej podatności na te jednostki chorobowe. Odmiana Landrich jest odmianą elitarną, a zatem odmiana bardzo cenna, jeśli chodzi o kierunek młynarski. Popatrząc na rozwój roślin, niewątpliwie widzimy, że po zimie zostały rośliny już bardzo ładnie rozkrzewione. Jak popatrzymy na kolejną, prawda, roślinę wykopiemy, to widzimy, że rzeczywiście ten półpłożący pokrój odmiany Landrich jest cenną cechą, niewątpliwie ważną też cechą jest duże owoskowanie liści, co zabezpiecza rośliny w warunkach wykonywanych zabiegów ochronnych, a także w warunkach zimowania. Roślina wykształciła raz, dwa, trzy, cztery pseudoźdźbła pierwszego rzędu i już w kątach każdego z nich kształtowane są rozgałęzienia drugiego rzędu. Na starych liściach wytworzonych najwcześniej z okresu jesiennego, ze względu na duże nasilenie opadów, widzimy tutaj ślady septorios, natomiast rzeczywiście nie widać żadnych objawów występowania mączniaka. A zatem bardzo cenna odmiana, polecamy ją w naszym regionie Polski jako odmianę wyjątkową, cenną ze względu na cechy młynarskie, a także na dosyć łatwe prowadzenie łanów. Niewątpliwie sukcesem i niesamowitym osiągnięciem hodowców odmian jest hodowla jęczmienia Hajwido. Pierwszą odmianą, którą zaprezentujemy, jest nowość Syngenty, odmiana Dakota. Odmiany, które hodowcy ciągle doskonalą, głównie pod kątem ich poprawy zimotrwałości, ale przede wszystkim też cech bardzo ważnych w produkcji. Tu w przypadku odmiany Dakota jest odmiana o bardzo stabilnym źdźble,
ta stabilność źdźbła ułatwia nam prowadzenie łanu, jeśli chodzi o regulację. Ważną, i to w zasadzie dotyczy wszystkich odmian, cechą jęczmion Hajwido jest ich niewątpliwie sina krzewistość i możliwość szczególnie uprawy w warunkach gleb marginalnych. Czyli te cechy heterozji w odmianach Hajwido uwidoczniają się na stanowiskach gorszych dla uprawy jęczmienia Hajwido. Ale musimy podkreślić, że odmiana Dakota jest odmianą o wyjątkowych cechach stabilnego plonowania. Jęczmień odmiany Dakota, jak popatrzymy, po przezimowaniu osiągnął bardzo ładny stopień rozkrzewienia. Wyjmę tutaj jedną z roślin. Proszę zauważyć, każda z nich wykształciła piękny system korzeniowy. Korzenie przybyszowe już są bardzo silnie rozwinięte. Nawozy z worka są w tej chwili bardzo intensywnie pobierane, a jak popatrzymy na roślinę, to każda z nich wykształciła już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć rozkrzewień. Jak widzimy, po zimie mamy pięknie, mocno wykształcone rośliny, rzeczywiście bardzo dobrej kondycji, pobudzone już do wzrostu wiosennego. Przejdźmy dalej, kolejną odmianą, która niewątpliwie na kolekcji odmian to się wyróżnia, to odmiana Galileo, odmiana, która jest odmianą dobrze znaną producentom jęczmienia. Jest to odmiana typu gęstego, a zatem buduje swój plon z wartością łanu, liczbą wykształconych źbeł kłosionośnych w okresie wegetacji. Odmiana wyróżniająca się na tle kolekcji swoją zimotrwałością i przede wszystkim bardzo dobrą zdrowotnością. To kolejna oferta, niewątpliwie z ważną cechą gęstego łanu, a zatem w warunkach dobrych w okresie wzrostu wiosennego osiąga możliwość kompensacji plonu poprzez zagęszczanie łanu. Kolejna nowość, którą chciałbym Państwu zaprezentować, to odmiana Barracuda. Odmiana Barracuda to już nowy typ genetyki. Odmiana jest odmianą typu jednokłosowca, a zatem w tym przypadku możliwość adaptacji, wydłużania liczby zawiązanych ziarniaków w warunkach uprawy, w warunkach wiosennej wegetacji powoduje, że mamy odmianę, która kompensuje swój plon liczbą wykształconych ziarniaków na kłosie. Również odmiana, która dzięki poprawianym cechom zimotrwałości, ale przede wszystkim odmiana, która wyróżnia się swoją zdrowotnością i niewątpliwie także bardzo silnym wigorem wzrostu. Jak popatrzymy na rośliny, mają bardzo pięknie wykształcone 9 pseudoźbeł, a zatem pełna krzewistość już została ukształtowana. W tej chwili rośliny również, jak widzimy, mają pobudzone korzenie przybyszowe i mamy już praktycznie szybki wzrost wiosenny. A zatem jeszcze raz podkreślając te ważne cechy jęczmion Hajwido, wybranych odmian Syngenta, które zaprezentowałem Państwu, podkreślam przede wszystkim wyjątkowo wysokie i stabilne plony, które zyskujemy w warunkach polskich na tle odmian konwencjonalnych jęczmienia konwencjonalnego. Odmiany Hajwido uzyskują praktycznie nawet do 2 ton większy plon w trudnych warunkach, szczególnie dla plonowania odmian konwencjonalnych. Hybrydy powodują znaczny przyrost plonu, a poza tym poprawa tych cech genetyki pozwala nam na uprawę w warunkach trudnych polskiego klimatu, trudnych zim. Widzimy, że po stosunkowo trudnej zimie wszystkie odmiany Syngenta, zarówno jęczmion Hajwido, jak i pszenic ozimych oraz rzepaku ozimego, doskonale poradziły sobie z trudnymi warunkami zimowania i rozpoczyna się dynamiczny wzrost wiosenny. Na kolejne ilustracje w lokalizacji PKS Roguźno zapraszam, dziękuję za uwagę i życzę wysokich plonów w bieżącym sezonie wegetacji.
dzień zaczął się wcześniej. Mamy taką presję. Jakie rozwiązania? I co nie zadziałało? Co to jest pytanie? W tym roku warsztaty w internecie. Jesteśmy tutaj dla was. Wreszcie pada, wjeżdżamy. I załatwiamy sprawę. Żeby nie zaprzepaścić tego, cośmy zrobili. Co nam to daje? Zobaczmy z bliska. Będzie dobrze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam. Dzięki.